Karol Kaiser urodził się w 1933 roku w Ochabach. Był uznanym autorem tekstów publikowanych w różnych czasopismach i wydawnictwach, między innymi w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, Kalendarzach Cieszyńskich, Kalendarzach Miłośników Skoczowa, Kronice Skoczowskiej, na Dolziu czy Zaolziańskim miesięczniku Zwrot. Jego dorobek obejmuje kilkaset artykułów, opowiadań, felietonów recenzji, szkiców z dziedziny historii, folkloru zwyczajów i gwary, a także wiersze. Współautor Dziejów Skoczowa od zarania do współczesności, z 1992 roku, autor monograficznej publikacji 50 lat gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie z 1999 roku. Publikował Najstarszy kopiarz wsi Ochaby w 1997 roku oraz szereg przyczynków historycznych o ziemi cieszyńskiej, zwłaszcza Ochabach, wspomnień, biografii i opowiadań. Są to między innymi takie tytuły jak Śladami przeszłości, Z dziejów szkoły, Między grudniem a majem, Wspomnienia z września, Gorące lato, Jak Feniks z popiołów, Dyrektor Kajetanowicz, Kłopoty z demokracją w Ochabach, Ostatni akt i Mirtowe obrączki. Był działaczem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, prezesem koła oraz członkiem zarządu głównego w Cieszynie, a także zarządu Towarzystwa Miłośników Skoczowa. Należał również do Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.